No siema wszystkim, z tej strony Kalo4 i witam was w kolejnym odcinku z gry Spyro. No i o czym mogę oczywiście wspominać na samym początku? Oczywiście trwa nasz evencik, styczniowa stuwa, gdzie staramy się do stycznia wbić 100 subów. No i teraz wam powinny na monitorze wyskoczyć informacje, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, czy ktoś przybył, czy ktoś odszedł. No ja was zapraszam oczywiście na zwiedzanie kolejnych krain w tej gierce. A dzisiaj oczywiście udamy się... Gdzie się udamy? Jeszcze w sumie nie wiem, gdzie się udamy. A oczywiście musiał nam z łopatego... z łopaty. No już nam po prostu przywalił. Tu byliśmy ostatnio, jak pamiętacie. Chodź tu. Ty Mendo. No, ostatnio byliśmy właśnie tutaj w śnieżnych grzbietach. To była pierwsza lokalizacja w tym świecie. Więc dzisiaj... Z tego co pamiętam, chyba w tej jaskini nic nie było. Więc dzisiaj udamy się... Tu nic nie ma. Chyba tutaj była. O! I dzisiaj udamy się dokładnie do górskiej pieczary. Zobaczymy, co tak naprawdę nas tutaj czeka i czy będzie więcej do zebrania materiałów, czy nie, czy więcej szafirów. Ja was oczywiście zapraszam na odcinek. No i standardowo podczas lotu, jak to już bywa, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, pamiętajcie, że trwa ten evencik i staramy się do stycznia wbić 100 subów. A dzisiaj udamy się w podróż do górskiej pieczary. Zobaczymy, co to jest. No, z tego co mi się wydaje, następna mapka będzie dość interesująca. No to jeszcze jak mam chwilę czasu i nasz Spyro leci, to przypomnę wam, że wstawiłem wiadomość na fanpage'a odnośnie streamowania w tym tygodniu. No nie wyrobię się po prostu, nie? Ja i tak naprawdę wracając z roboty jeszcze będę nagrywał, później z rana będę montował, więc wiecie. Oluju. Wielki jest ten świat. Tu udajemy się... Jezu, pająki! Jak ja się boję pająków! Też 500. No dobra, i tak musimy się udać najpierw tu chyba. Co? No dobra, udajemy się tutaj. Tutaj coś miałem zebrać? Nie. Jezus, kurwa, pająki. A moja arachnofobia. Wow, aż 10 dali. Co jest? Tu coś zlatuje? A są te wiry, a tych wirów mogę? Mogę je zniszczyć, dobra. Ale z nich chyba nic nie dropi, co? Chyba nie, dobra. Więc lecimy dalej. Zginąłem. Dobra, tam się udamy potem. Macie takie siedzenia, że... Dobra, to już wszystko zebraliśmy, to już wszystko pokonaliśmy. Tu nie ma żadnych szafirów ni nic. To myślałem, że nas unosi, ale niestety nie. Tu jest nasz wietrzyk. Mag wiatru. No i tutaj też już nic nie ma do zebrania tutaj. Są tylko spady w dół. Na dach mogę tu wskoczyć? Nie, nie mogę, już myślałem. Dobra. No shit, jak ja mam te wiatry pokonać? Je można przecież chyba zniszczyć, nie? Aha, tu. Spinamy się na samą górę. Dobra, dostaliśmy kolejne 10 szafirów. O, i tu mamy smoczka. Więc... Cyrus, witam cię. Co masz tam do powiedzenia? Błagam, rozpraw się z tymi zielonymi druidami. Przestawiają wszystko, co mają w zasięgu wzroku. Ja powolutku to robię. Boże, my już mamy 40 smoczków. Oj, tu będzie skakania. I my chyba aż z tej pozycji musimy iść. Ale tu widzę, że jeszcze wszystkiego nie zebrałem. Tak. O Jezus, kolejna bardzo skomplikowana mapa. To też będzie długi odcinek ze Spyro. Tu nie ma nic. No dobra, musimy tam wskoczyć. Okej. Dobra, to mamy zebrane. Dobra, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Znajomy do mnie dzwonił. Więc na odcinku tutaj pozdrawiam Nikodema. On się będzie cieszył bardzo.
No, a my zaraz postaramy się udać do tamtego najpierw pająka, a dopiero potem rozkminić, o co tutaj chodzi w tym wszystkim. Bo tam jest zamknięty obszar, nie? Z tym pajojajo. A tu już zebraliśmy chyba wszystko. Tu są jeszcze jakieś skoki. Może coś jest ukryte na tej wieży? No nie wydaje mi się. Dobra. Udamy się tutaj. Uff. Kurwa, arachnofobia mi się uruchamia. Chodź, pajojajo. To jak ja mam cię pokonać? Ciebie się nie da pokonać. W tył? Nie, no nie, w tył też nie reagujesz. Chyba, że ciebie nie można zabić. No wrogowie znowu się wezmą i nam zrespią, nie? A, teraz my tu w ogóle jesteśmy zrespieni, dobra. To po prostu ominiemy go. A jeżeli wiecie, jaki jest sposób na tego pająka, to dajcie znać. Ale podejrzewam, że na niego nie ma pomysłu. O. Cholernik jeden. No dobra, puść mnie. Ja chcę tu. Ale tam jest kolejny. Już się świecimy na tego. Pytanie, czy tu są gdzieś jakieś diamenciory? Nie widać. No kurde! Tu, okej. Ja bym musiał, o właśnie, tak to opracować, bo ja nie umiem tak skakać. Ty cholero, tu teraz przeszłaś? Czy są dwa tutaj pająki? Jeden. Okej, tu jest zebrany, brakujący. On tam się zaciął, cholera. Tam będzie teraz pewnie stał. Ja tu mam jeszcze dwa do zebrania. Gdzie lecisz? Już, wynocha. Ej, go można jakoś zabić. Dobra. Tu mamy dwie skrzynki. My się udaliśmy dalej. To my jeszcze tam musimy i tak wrócić. Zrypałem, dobra. Dobra, udało nam się uciec. Musimy tam się dostać jeszcze w skokach. Ja myślałem, że ten pająk to jest taka osobna jakby przestrzeń. To się okazało, że to wcale nie jest tak. Tu ten wiatr będzie puszczał. A nie, tego akurat się pozbyliśmy. A my musimy teraz dostać się aż tam. Okej. Pytanie, czy to będzie jakaś druga ścieżka, może z drugiej strony? Bo tu wątpię, żebym ja doskoczył osobiście. A nie, da radę wskoczyć, dobra. Ten już przestał się gibać. Tam się na pewno stąd nie dostaniemy. Tu, och, nie rób tak mi więcej. No dobra. Tu jesteśmy, okej, no to tu teraz lecimy. Okej, zebrane. Tu są skrzynki, tu nikogo nie ma z tego co widzę. Tu możemy zebrać wszystko co jest. Tu na tych platformach coś jest, nie widzę. Przydałoby się, żeby nasza ważka coś zjadła, bo zaraz znowu będziemy na jednego hita. Tu coś jest, też nic nie widzę. Tu oczywiście szafirki zbierzmy. Tam nic nie ma. O co chodzi z nimi? Z tymi wróżkami. Aha, tam mogę jeszcze wskoczyć. Dobra, to zaraz skoczymy. Tutaj to zbierzmy najpierw. Tak. Czy ja stąd doskoczę tu aż? To będę próbował potem. Najpierw tutaj jeszcze chodźmy. No, się wydaje, że ten skok do tej jaskini jest o wiele prostszy. Chociaż to się może tylko wydawać. Chociaż te wróżki wydaje mi się, że nam będą pomagać jakoś. No bo one tak podejrzanie lecą, jakby chciały nas jeszcze boostować do góry, nie? A my co mamy tu? Mamy tu naszego smoczka i powrót do domu. Może strasznie to jest skomplikowane. Stąd dolecimy tam na pewno. A tu jeszcze skrzynki.
Ale widzę, że wszędzie szafiry jest praktycznie po 10. Ło, 25. Dobra, smoczka uratujmy. Cedryk. Spróbuj połączyć turbonapęd ze skokiem i szybowaniem, by porządnie zbadać górskie pieczary. Tak jest. Że już to dawno rozkminiłem. Życie smokowi, a znaczy życie ważce by się przydało, a nie smokowi. Dobra, musimy doskoczyć tam, więc tu wezmę rozpęd. Bo inaczej mi się wydaje, że tu nie doskoczymy. Oh my god, no. Hop. I lecisz. Uff, udało się. Jest, ważka się naje, no. Am. Aha, czyli to jest odnóże nasze. My byśmy i tak tutaj doszli. Trochę jest skomplikowana ta mapa, nie powiem, że nie. Ta kraina, ta mapa. Nie znoszę tych robali. Gdy będę duży jak ty, całkiem je wytępię. Tymczasem pamiętaj, z turbonapędem jesteś niezniszczalny. No nie do końca tak niezniszczalny. A czekaj, a czy ja mogę właśnie... Ja chyba tutaj mogę w taki sposób się pozbyć tych pająków. A jeszcze tam muszę aż doskoczyć? Oj, będziemy ryzykować. Będziemy. Co jest u samej góry? Zobacz. Tylko ten rozpęd. Pytanie, czy ten rozpęd ma być właśnie, żeby tam doskoczyć? Zaryzykuję. Zaryzykuję stratę życia. No nie do... Okej. A to po to są te wróżki, dobra. Dobra, jest inny pomysł, żeby tam się dostać. Mniej ryzykowny. Ale najpierw chcę zobaczyć, czy ten bieg właśnie pomoże nam z tymi pająkami. Okej. Raz. Gdzie jesteście, kurwa? Wszystkich was wybiję. Dobra, chyba trzy tylko były, z tego co pamiętam. Turbo napędzior. Tu nie byłem jeszcze, z tego co tego jest. A tu? Tu jest nasz czarodziej i pająk. No dobra, już! Ja tu nie skoczę na super przyspieszeniu przecież. Na super napędzie w sumie. Chyba, że tu jest jeszcze. Aha, fajnie. Czyli ja i tak muszę tutaj na tym napędzie się dostać. Chyba, że to ten mi blokuje. A, i to on mi tak blokował tu dostęp, prawda? No. A, i my tutaj teraz jesteśmy. Boże, jakie to jest skomplikowane tutaj. Co mi dajesz, bo to jakaś specjalna wróżka jesteś, widzę. A, i to jest ten smok. Dobra. To teraz już czaj, o co chodzi. Ale zajebisty bonusik jest, naprawdę. Fajne to jest, no. Ej. To jest takie jakby napęd, tylko że to jest lekko zmodyfikowany nasz smok. Kurde. Tu wszystko zebraliśmy, tak. Jeszcze raz chcę to zobaczyć. No ogólnie na YouTubie widziałem, że taka jest właśnie transformacja w tej wersji. Ale nie wiedziałem, że ja już tutaj na tym etapie gry to dostanę. Dlatego jestem zszokowany osobiście. Dobra, tu nic nie ma, a fajnie Spyro wygląda. Dobra, chodź ty tutaj się najedz. Tam jeszcze nie byliśmy, tam też musimy iść. Tutaj wydaje mi się, że te wszystkie krainy, czy wszystkie szafiry już zebraliśmy z tej części mapki, z lewej części mapki. Tu jeszcze musimy się wrócić i doskoczyć tam.
bo stąd na pewno nie doskoczymy, zgadza się? No nie, no praktycznie nie ma szans. A czy ja tutaj mogę tak wrócić? O, mogę, dobra. To tędy dostanę się tutaj do tej pieczary. Z pieczary, z tamtego wyjścia postaram się wskoczyć tu. Zobaczymy, czy da radę. I czy to o to tutaj chodziło akurat. Tu jest powrót na chatę. A my chcemy stąd się dostać aż tam. Okej. No i o to od samego początku chodziło. Jest skrzyneczka. Skrzyneczka zebrana. Więc możemy lecieć dalej. Możemy teraz zwiedzić... Jezus, jakbym spadł. Możemy zwiedzić teraz lewą część mapy. Czy ja tam doskoczę czymś? Chyba, że z mostu tutaj bym doskoczył. No a tu muszę zaufać wróżkom, prawda? No. Dobra, one mnie cofną tutaj. Właśnie. Ja lecę tu. To z daleka, bo to też potrafi mnie uszkodzić. Te fajerwerki. W poprzednim odcinku dopiero poznaliśmy, o co chodzi z tymi fajerwerkami. Dobra, a ja powinienem móc stąd doskoczyć aż tam. Bo tu nie ma... A nie, nie, tu nie ma żadnego wyjścia. Nawet przejścia nie ma, dobra. Czyli został nam jeszcze tylko tak naprawdę tutaj. Ten kawałek. I tu coś jeszcze na lewo powinno być. Jest. Ale na lewo to zaraz to sprawdzimy. Najpierw jeszcze zbierzmy tutaj to, co pominęliśmy. No i teraz postaramy się tam wskoczyć. Mam nadzieję, że to nam jakoś wyjdzie. Bo trochę jednak jest daleko. Dobra, leć. Ojojoj, nie, 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 to nie o to chodzi tu. Rozpędem raczej też nic tutaj nie stworzymy. Okej, a jakbyśmy tak się rozpędzili... No dobra, jeszcze raz. Wy już chyba wiecie, co ja chcę zrobić. Ej, rozpędzamy się tu. No to trochę chyba jednak o to tutaj chodzi. To byśmy to trochę zgrabniej zrobili. Tak, tak, tak. I teraz. Spróbujemy jeszcze raz. Pójdziemy potem zwiedzić poprzednie, znaczy tamte jakby miejsca. Jeżeli teraz nam już nie wyjdzie, no to zobaczymy. Dawaj. I potem ewentualnie jeszcze pod koniec tutaj się cofniemy. Bo i tak tutaj musimy wejść, bo tu jest ten właśnie gościu od jaja, co zawsze kradnie, nie? Ten gnomek, czy już cholera wie jak on ma. Tu sobie normalnie zejdziemy. I teraz poskaczemy tutaj. No i stąd już powinniśmy wskoczyć, nie? Chociaż też widzę, że ta odległość to nie jest wcale taka... Nie no dobra, tu akurat było łatwo się dostać. Bo brakuje nam jeszcze dokładnie ile? 67 szafirów. Stąd jakby skoczył? Doskoczę stąd? Ja mogę doskoczyć. Oj, on ma tu swój plac jakby zabaw, tak? Będzie uciekał, dopóki go nie... tego, nie złapiemy. No, a, nie mogę cię dosięgnąć. Ja go tak nie dogonię, za cholerę. Dobra. W sumie tak, bo on jeszcze tak podskakuje chamsko do góry. Wow, ile my już mamy tych jajec.
Tam i tak się musimy jeszcze raz udać, bo nie wiem, czy czegoś nie ominąłem. Może jakieś skrzynki były. Tu na przykład, czy może nawet tutaj, w tej większej sali. Też nic tu nie widzę, żeby było. Więc dobra, możemy iść spokojnie do przodu. I tu już zebraliśmy, to jeszcze nam został tamten. Do zwiedzenia, a zostało nam ile szafirów dokładnie do zebrania? 32. No kurde, to aż się prosi o to. Oho, taką drogą jeszcze wraca. No ja muszę stąd, chyba że o. A chyba wiem jak to zrobić. Bardzo ładnie tam podskoczył. I trochę może ja za szybko nacisłem. To jest zajebiste, ej! Jaki on daleki skok wykonał! Ja naprawdę nie wiedziałem, że on coś takiego może zrobić. Czyli w sumie jakbym wtedy też prawidłowo stąd wyskoczył, to do tej jaskini też bym się dostał. Ej, to było boskie, mi się naprawdę to podobało. No dobra, jeszcze tutaj. Miejmy nadzieję, że tu już będą wszystkie szafiry nam potrzebne. To mam teraz dookoła z tobą walczyć. Dobra, bo zaraz tutaj zginę. Najpierw to jeszcze zbiorę. Wszystko? Wszystko. Udało się zebrać szafiry. Ta mapka była mniej dla mnie skomplikowana niż poprzednia. Kurde, jak mnie denerwujesz. Jest, udało się. Pyk. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mamy 10 jajek. Jest poziom ukończony w 100% i o to nam właśnie chodziło. Fajna taka jakby mapka, fajna kraina tutaj, no. Fajnie się też bawiłem akurat na tej mapce. Strasznie dużo tutaj rzeczy nowych odkryliśmy. Poznaliśmy, znaczy zrobiliśmy turbo napęd z potężnym skokiem. Zobaczyliśmy, jak wygląda to zionięcie smoka, to takie naprawdę potężne. I w sumie tyle, nie? Teraz musimy się udać tylko do wyjścia. A wyjście z tego, co pamiętam, na pewno nie było tutaj. Gdzie to cholerstwo teraz było? Bo tu jest startowa lokalizacja. No. I to było gdzieś na zewnątrz to wyjście. Teraz gdzie to było? O, no, na pewno nie tu. Ciekawe, gdzie się zrespimy. Tu się zrespiliśmy. A my musimy tutaj się dostać. Może wiatry, wszystko się tu zrespiło. Mopki też? Mam nadzieję, że mopki nie. Nie, pająków nie ma na szczęście. A my gdzieś właśnie, chyba tutaj. Na lewo. Nie, na lewo. Okej, tutaj jesteśmy. A tam, dobra, mieliśmy tam wrócić, dobra. Tam jest wyjście. Może widzicie, ta mapka jest już dla mnie za bardzo skomplikowana. Dobra. Rozpędzamy się i wykonujemy ten nasz skok. No, jesteśmy przy wyjściu. A, no dobra. Skończyliśmy krainę. Skończyliśmy kolejną tego przygodę Spyro. Wracamy do władających magią. No i dobra, i kończymy odcinek. Moi drodzy, chcę wam bardzo podziękować za obejrzenie odcinka. Chcę was też namawiać do zostawiania subów oczywiście pod materiałem, do zostawiania subów. Pamiętajcie, że brzmi nasz event niedzielny, styczniowa stuwa. No i tyle ode mnie, trzymajcie się. Nara.